Jarosław Żukowski, 1 grudnia, dzień dobry. Co ważnego, zdarzyło się w prawie podatkowym między 22 a 26 listopada. Zapraszam na wiadomości podatkowe. Krótsze terminy na zwrot VAT-u. Nielegalne zatrudnianie będzie obciążało tylko pracodawcę. Banderole na winie będą się lepiej trzymały. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową i podatnikami, którzy m.in. zajmują się przemieszczaniem wyrobów akcyzowych. Bo właśnie dla tych klientów kas jest ta informacja. Od 23 listopada dostępna jest na portalu nowa usługa pod nazwą Zapłać za dokument poprzez e-płatności. Dzięki niej można dokonać płatności online za należności wynikające z jednego z dokumentów. Czyli deklaracji AKCUS, wniosku o wydanie banderol WNSB lub rozstrzygnięć wydanych przez inspekcję graniczną. A jak rząd zamierza walczyć z pracą na czarno, o tym już za chwilę w kolejnym komunikacie ministra finansów. Zdaniem Ministerstwa Finansów nowe rozwiązania w zakresie sankcji za czarnorynkowe zatrudnianie umocnią pozycję pracowników w stosunku do pracodawców. Od 1 stycznia konsekwencje nielegalnego zatrudniania obciążać będą wyłącznie pracodawcę. Jeżeli zatrudniony na czarno doniesie skarbówce lub zusowi, zatrudniający obciążony zostanie całym podatkiem oraz składką ubezpieczeniową z tytułu zatrudnienia. Nie będzie mógł odliczyć tych wydatków od podstawy opodatkowania. Co więcej, jego przychód zostanie powiększony o wartość minimalnego wynagrodzenia, przemnożonego przez ilość miesięcy przepracowanych przez czarnoetatowca. A teraz ważne przypomnienie: Ministra Finansów. Uwaga, będzie o terroryzmie. Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku rejestracji działalności na rzecz spółek i trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych. Obowiązek istnieje od 31 października 2021 roku. Podmioty, które aktualnie prowadzą tę działalność, powinny uzyskać wpis do rejestru w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. Z kolei przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie takiej działalności, powinni uzyskać wpis przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności o wspomnianym związku walut wirtualnych z terroryzmem w naszym felietonie filmowym. Co mają wspólnego wirtualne waluty z terroryzmem? Jak się okazuje, całkiem sporo. Piąta dyrektywa AML powstała w odpowiedzi na zmieniające się trendy w zakresie finansowania terroryzmu i prowadzenia operacji przez grupy terrorystyczne. Jednym z tych nowych trendów są właśnie wirtualne waluty. Dyrektywa weszła w życie w lipcu 2018 roku i zobowiązywała wszystkie kraje członkowskie do implementacji tych przepisów. Polski ustawodawca już w marcu tego właśnie 2018 roku wprowadził ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także przepisy dotyczące prowadzenia publicznego rejestru firm zajmujących się wirtualnymi walutami. W tym roku minister finansów opublikował dwa rozporządzenia ustalające organ prowadzący rejestr i określający wniosek o wpis do rejestru. W tej chwili rejestr zawiera dane siedmiu firm, które prowadzą obrót wirtualnymi walutami. Ich działalność jest więc pod ścisłą kontrolą państwa. A zatem my, podatnicy, możemy się czuć bezpiecznie. Kancelaria prezesa Rady Ministrów poinformowała o wprowadzeniu tzw. tarczy antyinflacyjnej dla gospodarstw domowych z najniższymi dochodami. Chodzi o dopłaty od 400 do 1150 zł, które obejmą 6 800 tysięcy gospodarstw. Tarcza opiera się na obniżce VAT-u na energię elektryczną do 5% oraz na gaz do 8%. Dodatkowo energia elektryczna dla gospodarstw domowych będzie zwolniona z akcyzy, a dla pozostałych odbiorców obniżono do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez Unię Europejską. W przypadku paliw zostanie obniżona wysokość akcyzy, a także zastosowane zostanie zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej. Czy zastanawiali się Państwo, jak poprawić przyczepność banderoli akcyzowej na alkoholu? O tym będzie następna informacja. Znamy już projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Przepis dotyczy nowych wzorów dla win i płynów do papierosów elektronicznych, a także dodatkowych sposobów oznaczania ich banderolami. W zasadzie chodzi o umiejscowienie znaków akcyzy, by, cytując uzasadnienie, umożliwić uzyskanie przyczepności banderoli na całej powierzchni. Rozporządzenie daje również możliwość korzystania z podpisu zaufanego do realizacji wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy. O proponowanych zmianach w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych już informowaliśmy w wiadomościach podatkowych. Ustawa została właśnie przyjęta przez Senat, którego poprawki dotyczyły słynnych już, a wciąż martwych stref czystego transportu. W kwestiach podatkowych pozostają zapisy uchwalone przez Sejm, czyli utrzymanie stałej stawki amortyzacyjnej dla pojazdów elektrycznych w wysokości 225 tysięcy złotych. Podobna stawka ma obowiązywać pojazdy napędzane wodorem. Przepisy wprowadzają również zmienne stawki amortyzacji dla pojazdów uzależnionych od emisji CO2, hybrydowych i spalinowych. To dobra informacja dla podatników, ale mamy jeszcze lepszą. 40 i 15 dni to nowe terminy zwrotu VAT. Będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o VAT w zakresie tzw. faktur ustrukturyzowanych. Podatnicy, korzystając z tego rodzaju faktur, będą posiadali prawo do przyspieszonego terminu zwrotu nadwyżki VAT należnego nad VAT naliczony. 26 listopada w związku z tą zmianą opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie plików i VAT dostosowujący przepisy w zakresie deklaracji podatkowych i ewidencji, by podatnicy mogli skorzystać z nowych, skróconych terminów zwrotu podatku od towarów i usług. Kolejna informacja będzie o tym, co robi sąd, gdy nie wie co zrobić. Czy fiskus może odmówić prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy transakcja była pozorna w rozumieniu prawa cywilnego, niezależnie od tego, czy głównym celem jej przeprowadzenia było uzyskanie niedozwolonej korzyści podatkowej. Tak brzmi pytanie prejudycjalne, które do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skierował Naczelny Sąd Administracyjny. W sprawie chodzi o zakup towarów o znaków towarowych. Fiskus odmówił przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT, stwierdzając, że transakcja była pozorna, co w myśl artykułu 88, 88 ustęp 3A punkt 4 litera C ustawy o VAT uniemożliwia odliczenie podatku łączymy się z panem Radosławem Żukiem, doradcą podatkowym z kancelarii Żuk pośpiech. Dzień dobry, panie mecenasie. Co pan by odpowiedział NSA na tak zadane pytanie? Panie mecenasie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o pytanie, które zadał NSA Trybunału i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to ono jest oczywiście bardzo istotne dla każdego podatnika, gdyż coraz częściej organy podatkowe kwestionują prawo do odliczenia podatków VAT z różnych powodów, innymi z racji domniemanej pozorności, która jest instytucją typową dla prawa cywilnego. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, ja uważam, że ta pozorność, która wynika z przepisów prawa cywilnego, nie powinna wpływać na odliczenie podatku VAT, gdyż przepisy podatku od towarów i usług, czego dowodem jest artykuł 5 ustęp 2, przewidują, że opodatkowanie podatkiem VAT jest niezależne od tego, czy czynność jest, czy czynność jest zgodna z przepisami prawa cywilnego. Tym samym, jeżeli powstały pewne skutki ekonomiczne czynności, a dla VAT-u te skutki ekonomiczne są na pewno najważniejsze, to taka czynność powinna być w pełni honorowana pod kątem nabycia towaru czy usługi, i tym samym powinna dawać prawo do odliczenia podatku VAT. Więc na miejscu sądów, czy to Trybunału, czy jakbym to rozstrzygał tutaj jako Sąd Krajowy, uznałbym, że w tej sytuacji można podatek VAT odliczyć. Dziękuję za ten komentarz. A my zostajemy jeszcze w sądzie, by dowiedzieć się, w jakiej walucie opłaca się pożyczać pieniądze w obcej czy krajowej. Muzyka. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że podatkowe różnice kursowe powstają jedynie w przypadku, gdy pożyczka została udzielona i spłacona w walucie obcej. Nie można mówić o podatkowych różnicach. W przypadku pożyczki udzielonej w walucie obcej, a spłacanej w polskich złotych. W stanie faktycznym, który był przedmiotem sporu z organami podatkowymi, chodziło o pożyczkę udzieloną przez spółkę w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca wystąpił do dyrektora KIS o interpretację, w której zapytał, czy pożyczane pieniądze w euro, a zwracane w złotówkach, powodują powstanie podatkowych różnic kursowych. Ku zaskoczeniu wnioskodawcy dyrektor KIS uznał, że powodują. Spółka, w wyniku złożonej skargi do sądu administracyjnego, na szczęście rozstrzygnęła spór na swoją korzyść. A co zrobić, gdy fiskus nie chce zarejestrować podatnika VAT i sądzi, że ma uzasadnione podstawy? Organy podatkowe nie mogą odmówić rejestracji jako podatnika VAT podmiotowi, w którym funkcjonuje członek zarządu, będący też członkiem zarządu innego podmiotu, co do którego ogłoszono upadłość z racji nadużyć w zakresie rozliczania VAT. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wprawdzie sprawa dotyczyła uwarunkowań prawnych obowiązujących w Rumunii, ale ważna jest także w realiach polskich. Przypadki automatycznej odmowy rejestracji spółki jako podatnika VAT w takich sytuacjach zdarzają się częściej niż można przypuszczać. Ugruntowana praktyka polskich sądów administracyjnych polega na przyznawaniu racji fiskusowi, a nie podatnikowi, co pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Transakcje na znakach towarowych były swego czasu doskonałym sposobem. Wyprowadzania nadwyżek finansowych z kasy spółki w celu uniknięcia podatku. Ale to już nie przejdzie. Niestety, wszelkie transakcje, nawet te konieczne, czyli sprzedaży, dzierżawy czy odpłatnego użyczenia znaków towarowych, traktowane są przez władze skarbowe jako gospodarczo nieuzasadnione. Krajowa Administracja Skarbowa w interpretacji indywidualnej odmówiła możliwości zaliczenia w koszty działalności rat leasingu znaku towarowego. W rezultacie odwołania od stanowiska KAS do Naczelnego Sądu Administracyjnego podatnik nic nie uzyskał. Sąd przychylił się do opinii fiskusa. I jeszcze dwa kolejne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzień. Naczelny Sąd Administracyjny zadał cios miłośnikom ekskluzywnej motoryzacji. Jeżeli chcesz mieć nowy samochód, którego koszt zakupu odliczysz w całości nie może być on droższy niż 150 tysięcy złotych. Podobnie jest z autami w leasingu. Wartość przedmiotu leasingu nie może przekroczyć tej kwoty. Ponieważ samochody leasingowane objęte są zwykle pełnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, pojawił się problem. Jak traktować wydatki na autokasko? Sąd orzekł, że składka AC, będąca integralną częścią umowy leasingowej, nie może wpływać na wysokość ustalonego przez ustawodawcę limitu kosztów samochodu, wynoszącego 150 000 zł. Praktycznie oznacza to, że planując leasing auta, wybrać trzeba takie, które warte jest 150 000 minus koszty AC w okresie leasingu. Naczelny Sąd Administracyjny znalazł odpowiedź na pytanie, czy odszkodowanie z tytułu przymusowego rozwiązania umowy o pracę lub po prostu jej utraty podlega podatkowi PIT. Odpowiedź brzmi na identycznych zasadach jak inne dochody osobiste pracownika, podatnika. Czy wszystkie? NSA zauważył, że jeżeli mieści się to na przykład w zakresie umów zbiorowych między pracodawcą a związkami zawodowymi. A za chwilę interpretacja indywidualna, która powinna zainteresować wszystkich naszych widzów. Pomimo stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, który domagał się w styczniu tego roku legalizacji żebractwa, jest ono nadal wykroczeniem. Na szczęście, dzięki internetowi, przeszło na zupełnie inny poziom cywilizacyjny bardziej elegancki i wyrafinowany. Żebrać można obecnie w każdej sprawie. Mamy na myśli wszystkie portale crowdfundingowe, gdzie dobrzy dobrze ludzie mogą przekazać swoje ciężko zarobione pieniądze mniej pracowitym, ale bardziej zaradnym. Zgodnie z interpretacją Krajowej Administracji Skarbowej, dobroczynność ma jednak swoje granice wyznaczone kwotą 4902 zł na 5 lat. Powyżej tej kwoty darowizna od jednego darczyniącego dla jednego obdarowanego objęta jest podatkiem. W praktyce przy regularnym darczynieniu miesięczna kwota wsparcia nie powinna przekraczać 81 zł i 70 groszy po to, by podatku obderowany nie zapłacił. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już za tydzień. I na koniec jeszcze jedno przypomnienie. Wszystkie informacje podatkowe z poprzedniego tygodnia otrzymają Państwo w linku na swoje skrzynki mailowe. Do zobaczenia!